Grupa Azoty Unia Tarnów niepokonana na własnym owalu. Spotkanie z Łotyszami zapowiadało się emocjonująco. Był to przecież mecz na szczycie tabeli. W czwartkowy wieczór jaskółki pokazały, że są w świetnej formie, a własny tor to tylko dodatkowy atut. Zaległe spotkanie zakończyło się wynikiem 61-29. Ciężki tor, ciężko dopasowanie w Tarnowie zawsze było. No najpierw taka drużyna, która powinna jeździć w Ekstralidze. Powalczyli trochę, zrobiłem jakieś tam punkty. Jeden zawodnik w drużynie nie może za całą drużynę odrobić coś. Byli zmobilizowani, lepiej dopasowani. Jak u nas po-ruski mówią, to w domu ściany pomagają, te kibice. W Tarnowie za to ściany pomagały najbardziej Mikkelowi Mikkelsenowi. To on na koncie swojej drużyny zapisał 15 punktów. Każdy z nas przywoził punkty, byliśmy w świetnej formie. Daugavpils jest trudny tor, dlatego dobrze, że wypracowaliśmy sobie dużą przewagę. Będziemy potrzebować tych punktów. Dzięki nim możemy też myśleć o bonusie. Warto dodać, że choć jaskółki wysoko wygrały mecz, to goście nie pomagali w zdobyciu punktów gospodarzom. Na stadionie przy Zbylitowskiej można było obejrzeć kilka widowiskowych wyścigów, w których kilkakrotnie zawodnicy zamieniali się miejscami. Przypomnijmy choćby wyścig 13, w którym Jakub Jamruk i Tomasz Jonasson wpadli na metę niemal jednocześnie. Wynik 61-29 i może ten wynik też nie do końca odzwierciedlał to, co się działo na torze, bo Maksym Bogdanow pokazywał w swoich biegach naprawdę fajny żużel, fajne ściganie. Tomasz Jonasson też może nie wszystkie biegi, ale też pokazywał, że można się ścigać. I dziękuję im, przeciwnikom, że fajnie żużel w niektórych biegach udało się pokazać i to jest najważniejsze. Dodajmy, że widowiskową jazdą popisał się również kapitan drużyny Kenneth Bier, który przywiózł 12 punktów i jeden bonus. Z kolei Peter Jung i Artur Czaja zdobyli po 11 oczek i bonusy.